Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę z drugim odcinkiem z Księciem Persji Piaski Czasu. Naprawdę nie mogłam się doczekać, żeby wam pokazać dalszą część tej fabuły, bo jak już to wspominałam w pierwszym odcinku, rozgadałam się niesamowicie. Uwielbiam tę grę, jest jedną z moich ulubionych i naprawdę mam do niej duży sentyment. Ale nie będę dzisiaj robiła aż tak długiego wstępu, tylko przejdę sobie po prostu do rozgrywki. Także wczytujemy zapisaną grę i mamy teraz sekretne przejście. Okej, w tym momencie ostatnio skończyliśmy. Jeżeli się zastanawiacie, co teraz tutaj trzeba zrobić, to w tej grze możemy też przesuwać pewne elementy. Także klikamy sobie tę szafę. I tutaj mamy sekretne przejście. Cała logika tego wszystkiego. Dobra, i lecimy po prostu tutaj. Ło, prawie bym spadła, ale byłby początek. Dobra, skaczemy sobie tutaj. Uwaga w ogóle na kolce. I mamy kolejny właśnie tutaj do zebrania piaseczek. Przyciskiem otwieramy drzwi. I tu zaraz... O, to też było na tej wizji ostatnio. I tutaj zaraz będzie taka jedna z trudniejszych zagadek, które tutaj występują, jak nie najtrudniejsza, na dobrą sprawę. I bardzo długo nie mogłam jej przejść. Naprawdę, ktoś przechodził ją kiedyś za mnie, nawet chyba ten mój kolega, o którym wspominam, że ja kiedyś w gry sobie grałam. Także no, zobaczycie teraz, jakie to jest proste, bo ja to przejdę, bo pamiętam, jak to przejść, ale kiedyś to sprawiało mi bardzo dużą trudność. Dobra. I to też jest moment, który do dzisiaj mi trochę sprawia trudność, bo trzeba przytrzymać sobie tę wajchę, otwiera się jakby tutaj mostek i z niego trzeba szybko przeskoczyć na to. A to nie jest takie proste, żeby trafić, uwierzcie. O, dzięki ci, Allahu! Bałem się, że jesteś jednym z nich. Pomożesz mi uaktywnić system obrony Azadu? Musimy to zrobić we dwóch. Ja zajmę się ustawieniem osi w pozycjach wyjściowych. Ten, kto zwykle tym dowodzi, nieważne. Zjedź platformą na sam dół. Potem użyj tych dwóch korb, aby wjechać nią na górę. Widzisz te cztery osie? Musisz je podnieść jedną po drugiej, aż będziesz miał wszystkie cztery. Potem przynieś je na górę. Wszystkie! Upewnij się, że podniesiesz je w odpowiedniej kolejności! Okej, ważne jest to, że mamy tutaj taką mapkę przedstawiającą, gdzie jaka oś leży w danym momencie, gdzie jakby jest jej miejsce spoczynku, tak nazwę. I są po prostu te tunele, którymi nie możemy niekiedy gdzie przejechać. Tak samo, jak widzimy ten tutaj pierwszy, no to nie ma ciągłości na przykład, żeby w górę pojechać. Rozumiecie, nie? Mamy tutaj dwie wajchy. Jedna sprawia to, że się obracamy, druga sprawia, że lecimy w górę. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że ten strażnik, który ma czerwony mundur, no to jest gospodarza naszego, gdzie my do niego przyjechaliśmy. A tacy sami będą niebiescy i to są nasi strażnicy i oni są trudniejsi do pokonania, bo ich nie można przeskakiwać niestety. Także wiemy, które królestwo jest lepsze. Masz pierwszą oś! Teraz podnieś pozostałe trzy! Dobra, to było tu do obracania. A, no jest zaznaczone do obracania i że do góry, nie? Dobra, musimy podnieść to do góry. Właśnie tak! Jedna korba obraca platformę, druga podnosi ją i opuszcza. Teraz musimy się obrócić tak, żeby białe wylądowało tutaj, bo zjedziemy sobie na dół, a czarne mamy tu, więc będziemy teraz zjeżdżać w dół i podniesiemy drugą oś. Gdzie wtedy się podświetla, jeżeli możemy tego użyć? Także zabieramy. Mamy już dwie, jeszcze dwie. Ok, no i z powrotem lecimy na górę. No i trzeba się przesunąć do momentu, gdzie jedna trafi tu, druga trafi tu. Więc jeszcze raz obracamy i będziemy mogli podjechać do góry. No automatycznie widzicie, że najpierw trzeba tą połówkę jakby podnieść, no bo nie wydostaniemy tamtego, jeśli to nie będzie wydostane, a dopiero tamtą. Także robimy to w ten sposób, że jedziemy w górę. I
I tutaj nam się ładnie zakleszcza. Ja nie wiem, czemu kiedyś to było dla mnie trudne, naprawdę nie potrafiłam tego zrobić. Serio, to było dla mnie bardzo skomplikowane. Jeszcze tylko jedna! No i u góry mamy jakby cały ciąg tego, że jest otwarta przestrzeń, także obracamy się do momentu, do którego mamy tutaj wolne. No i też na luzie możemy zjechać... O nie, nie do góry! Nie, miał już na dół. Jeszcze nie! Musisz podnieść wszystkie cztery osie! Potem przynieś je na górę! Dobra, i mamy teraz czwartą. Dalej, chodźmy tu. Dobra, to teraz tak głupio brzmi, że ja mówię, że to jest najtrudniejsza zagadka. Ale jak się samemu robi pierwszy raz, to nie jest takie proste. Dobra, i te osie trzeba tutaj poobracać w tym miejscu, a nie u góry, bo się nie da. I ona nas nakrzyczy, że to nie pasuje. Także obracamy je do idealnego momentu. O, więc mamy połówkę nad połówką. I możemy jechać do góry. No i się zrobiło. Jest! Wiedziałem, że ci się uda! Ja też wiedziałam, że mi się uda. Teraz ostatni krok. Widzisz platformę? Rzuć swoją dźwignię, a ja rzucę moją. Co to za dziwna maszyna? Powiedziałem ci, to pałacowy system obrony. Przestań marnować czas. Rzucaj swoją dźwignię. Okej, i ten pałacowy system ochrony przyda nam się tyle, że w ogóle, a nawet utrudni nam grę, bo będzie mnóstwo połapek teraz, które my musimy przejść, a na potwory nie działają. Więc to jest bardzo głupie teraz w naszym momencie, nie? Udało się! To pokażę tym demonom. Na lacha! Pożałują dnia, w którym odważyły się zaatakować pałac Azadu. No widzicie? Tyle pułapek teraz, już czekają zombiaki, a to tylko pogorszy sprawę mi, a nie im. No i ten zresztą też już jest przemieniony, więc zaraz będzie bitka, już czeka u góry, widzicie? Także zaraz będziemy się tutaj bić. Chodź tu, potworzy. Jeden i drugi. One w ogóle czasem mają takie przyspieszenie, że tak to powiem. Ale nie w bitce, tylko żeby się przedostać bliżej nas, nie? Spadnę. Nie, myślałam, Jezu, że wypadnę lecąc tam. Dobra. Tylko to dwa, więc tam nic nie szkodzi. Gorzej będzie z tym, że no tu jest mnóstwo pułapek. I widzicie, to kółeczko nam się ładuje z cofaniem czasu, bo w momencie, kiedy ja cofnęłam na przykład... Nie cofnęłam. Wchłonęłam potwora, to ono ładuje się na nowo, więc tak głupio trochę to jest rozłożone. Czasem nam to przeszkadza, jeżeli chcemy dalej cofnąć czas po prostu, nie? Dobra, i kolejna wizja. Znaczy w sumie pierwsza w tym odcinku. Dużo walki, jak widzicie. I dużo zamrażania, skakania. Także czy chcemy zapisać? Oczywiście, gotowe. Że tak. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Okej, i lecimy. Ja tutaj zrobiłem? Oczywiście będą pułapki. Trzeba uważać na kolce. Ła! Dobra, udało się. Okej, teraz będzie trudny dość moment. Ja nie lubię takich rzeczy, bo otwieramy sobie przejście, obrona bramę. Obrona pałacu działała według jej własnej logiki. Ale tu jest można mnóstwo pułapek po drodze. A mamy tylko ileś tam czasu, żeby to przejść przycisków, do tej bramy. Które szybko nauczyłem się rozpoznawać. Wciąż było trudno pozbyć się wrażenia, że popełniłem jakiś straszny błąd. Wprawiając w ruch jakiś zabójczy system pułapek, który raczej pozbawiłby życia mnie, niż jakiejkolwiek innej postaci, która nie byłaby z krwi i kości. No pewnie, że tak. To jest błąd jak nie wiem co. Tylko my mogliśmy zrobić coś takiego, nie? No, a co do tej bramy, no to otwieramy ją sobie na czas, że ona tam ileś czasu będzie otwarta, ale przy okazji to jest mnóstwo pułapek i trochę ciężko jest czasem, wiecie, się przedostać do tej bramy. No teraz wiadomo, że idzie mi lepiej po takim czasie, ale no te pierwsze razy nie były jakieś tutaj dla mnie zbyt proste. No teraz sobie tak przejdę, czasem to się turlam, żeby tutaj się w ogóle przedostać, nie? Także teraz zamek jest naszpikowany różnymi pułapkami. O, już nas atakują. Bęk, bęk, bęk.
Trochę ich tutaj będzie do pokonania, ale to nic. Damy sobie świetnie rady. O ty! No, ten jest zdecydowanie gorszy od tego maluszka. O, czasami w ogóle mają taki śmieszny ruch, że oni swoich na przykład przez przypadek powalą, a nie nas, nie? Także ci czasem się też przydają, żeby kogoś tutaj powalić. Ale no wiadomo, lepiej unikać takich starć czasem, żeby nam się nic nie stało. Bo tylko my możemy uratować świat. Nie no, nie chciałam go zamrozić, no. Chciałam tego uratować. Uratować, wchłonąć bardziej. Dobrze, że te bestie są czasem takie powolne w tej swojej bitce. Dobra. I zaraz zapisik będzie. Tylko zanim zapiszę grę, to sobie tutaj pójdę po trochę wody. Jezus, no przeskocz, że to. Bo lepiej mieć zapisane z pełnym życiem, niż potem tutaj lecieć kolejnym razem, jakby nie udało mi się wygrać, nie? Jeszcze gdzieś tutaj był zbiornik. O, tam będzie. Z tym piaskiem do zdobycia. Także przejdźmy jeszcze sobie tu. Zobaczcie, co jest troszeczkę ukryty. O, widzicie, taka mała kropeczka się pojawiła na dole, że będziemy sobie tworzyć kolejny zbiorniczek z piaskiem. Najlepsze jest to, że ja pokazuję palcem do monitoru, a przecież wy tego nie widzicie. I ja to robię już w drugim odcinku, ale się w pierwszym nie przyznałam. Dobra, czas na wizję. Dobra. Gotowe. Trochę się dowiedzieliśmy, razem jakie pułapki zacznę nas czekają. Od tego miejsca. Szkoda, że w tej grze nie ma też napisów. By było wam pewnie wygodniej. No niestety nic na to nie poradzę. Okej, okay, tutaj mamy taki przycisk do przełączania. Otworzy się taki instrument, taka kolumna. I my musimy się na nią szybko wdrapać, bo ona po jakimś czasie po prostu się chowa. No ale na szczęście się udało. Jesteśmy już u góry. O, teraz będą takie, ja ich nie lubię. Bo naprawdę czasem tak mnie przyatakują głupie, że masakra. No, tą akurat jeszcze prosto, bo sobie po ścianie po prostu przeszłam. Ale minąć to, na przykład tu teraz, to jest katastrofi. O, jakoś się udało, na szczęście. Okej, okay, i teraz musimy skoczyć na tym wajchę, żeby sobie otworzyć drzwi. Okej. Okay. I tu trzeba się dostać. Kolców nie można oczywiście dotykać, ale sposób jest banalny, bo po prostu skaczemy ze ściany. I lecimy w górę. Coraz więcej tutaj takich skomplikowanych pułapek, można powiedzieć. O, a tutaj jak już przechodzimy, to jest taki zbiorniczek też, ale widzicie taką wyrwę w ścianie znowu, taką dziurę. Tutaj znowu będzie z tą fontanną, więc poszerzymy sobie, powiększymy bardziej, nie poszerzymy, bo nie będzie szerszy, tylko dłuższy. Ten zbiorniczek na życie. I znowu ta specyficzna melodyjka. Taka tajemnicza, enigmatyczna. Dobra, kolejne korytarze. Czuję się, jakbym tu już kiedyś był. Dobra. Ja tu już kiedyś byłem. No, byłeś i będziesz nie raz, bo trzeba ci życie powiększać. Proszę bardzo, napisie z fontanny. No i już, nie ma tej dziury. Zbiorniczek powiększony, możemy lecieć dalej. Jakby nic się nie wydarzyło, co nie? Okej. Okay. Trzeba iść tutaj. Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek. No i dobrze. Ważne jest, żeby być silnym w tak beznadziejnych sytuacjach. Dobra, skaczemy. Trzeba uważać na te piły mechaniczne. Tutaj często mam tak, że po prostu się pospieszę, żeby gdzieś
przelecieć i one mnie tutaj atakują głupie. O, tutaj w razie co mamy wodę, gdybyśmy potrzebowali, ale nie potrzebujemy. O, ogólnie jest to, że ten, ta fontanna tam, której bierzemy sobie to większe życie, no to ona też uzupełnia nam w razie co, gdybyśmy mieli nieuzupełnione zdrowie, nie? To nie jest tak, że tylko nam właśnie powiększa pasek, ale też uzupełnia przy okazji, ale nie mieliśmy okazji tego zobaczyć, no bo w sumie miałam... A nie, jeszcze na tym będę chwilę. Miałam całe uzupełnione. Dobra, lecimy do tych drzwi, żeby nam się nie zamknęły, i... Dobra, ledwo co, ale się udało. I tutaj znowu będzie taka czasóweczka. I zaraz będzie... No dość... Smutny moment, można powiedzieć. Fara jest oczywiście tam w tym pomieszczeniu pierwszym, co walczyliśmy, ale no... No to będzie smutne. Dobra, zaczynam. Dobra, tutaj będzie trudno to przejść czasami dla was na pewno na początku, bo no te pułapki są takie skomplikowane, ja nie powiem, że nie. Tutaj dużo czasu mi to zajmuje, żeby się na przykład przedostać, mimo że gram w grę już któryś tam raz z kolei. No są takie, wiecie, dość stresujące momenty te czasowe, wiecie, że ja nie lubię tych czasówek, nie? Dobra, lecimy. O, na turlaku, ale jest. No i to jest ten moment. Jak widzicie, mamy tutaj walczącą Farę. Ona też będzie cały czas walczyła i będzie nam pomagała w razie co też, jeżeli będziemy razem się bić. Tylko trzeba uważać, żeby ona nie umarła, bo wtedy przegrywamy grę, nie? Także będzie jej pasek zdrowia zaraz. No i mamy niebieskiego, którego nie możemy przeskoczyć. I mamy swojego ojca. To jest straszne właśnie. Będzie trzeba pokonać ojca. Tylko... O, ej! O, już straciłam życie. Ej! No, tylko nie uderzajcie ojca w razie co, bo on jest teraz nie do ruszenia. Trzeba pokonać wszystkie inne potwory, żeby móc walczyć z nim. Ty, no patrzcie, co się dzieje w ogóle. Halo. Czasem przez przypadek będzie wam się chciało jakby skoczyć na tego niebieskiego, nie bójcie się, no jakby uderzy was, ale to też nie jest koniec świata, nie? Tutaj trzeba robić dużo uników i patrzeć na to, żeby Fara nie została zraniona, no bo naprawdę przegramy, jak ona będzie tutaj traciła życie, nie? Trzeba ich trochę tu odciągnąć, niestety. Ona strzela tylko z łuku, ale to czasem jest przydatne, tylko że ona też czasem potrafi uderzyć nas i my też normalnie tracimy wtedy zdrowie, o nie. Tak już musiałam go pokonać, bo tamten by mnie uderzył i by była katastrofa. Ale na te polecam ogólnie... Ej, tylko nie na ojca, bo jeszcze go nie można. Odbijanie się od ściany, bo wtedy oni tego nie zblokują w żaden sposób, a też można ich wtedy... łatwiej pokonać, na pewno będzie łatwiej niż bicie się tak po prostu, nie? Kurde, no ja chcę tego wchłonąć, nie? Masakra. Ta gra mnie nie rozumie. Dobra, czy jeszcze jesteś są? Na razie Fary jakoś bardzo nie atakują. A uwierzcie mi, często się to zdarza i ona, wiecie, no jak ma łuk, no to sobie... Kurde, no nie na tego naskoczyłam. To sobie nie radzi po prostu, nie? Nie! Tym co? Dobra, muszę się stąd trochę uwolnić. O, ten tutaj śpi. Nie, no nie chciałam na niego skoczyć. Kurde, co ja robię? Co? O nie! Pomóż mi! No, nie zdążyłam. Jak mam ci pomóc? Kobito. Ty pomóż mi! Ja mam mniej życia! O nie! Za tobą! Dobra, byle to przetrwać, byle to przetrwać. Nie no, nie tego, tego. Dobra, i jeszcze tego, dobra, go sobie już zamrozimy, nie będę tam
walczyć jakoś dużo. Dobra, już nie ma więcej innych potworów, to w końcu możemy przeskakiwać ojca i zadawać mu jakieś obrażenia, bo ogólnie tak to nie możemy. Ono jest wtedy niezniszczalne totalnie, nic mu nie zrobimy, a tak to przynajmniej przy którymś skoku coś się uda mu tutaj zadać, jakiś cios. I raczej też polecam przeskakiwanie go, aniżeli bicie się z nim normalnie, bo to nic nie da, on będzie blokował. Go trzeba przeskakiwać i co jakieś tam uderzenie uda mu się zrobić jakąś krzywdę. No oczywiście to jest dla niego bardzo smutne, że musi wchłonąć ojca, no ale tak jest życie. Smutne książę. Dlaczego? Wiem, jak to jest stracić ojca. To nie był mój ojciec. Co robisz? Stój! Przestań! No ona nie wie, co oznacza ten piasek, który tutaj w sumie jest i nie wie, że mamy wizję dzięki temu, nie? A to jak widzicie, ona idzie z nami. Kolejne potwory. O, Wezer z Klepsydrą. Wiemy, gdzie ją schował. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No patrzcie, ma złodziejkę. Więc to tak mi dziękujesz za uratowanie życia. Nie rozumiesz. Potrzebuję tego sztyletu, by odwrócić. By odwrócić to, co zrobiłem. Ty naprawdę masz mnie za głupca. Masz rację, będąc ostrożnym. Ale nawet walcząc dzielnie, nie zdołasz pokonać tego wroga. Piaski się rozszerzą, pochłoną. Wszystko. Słyszałam, że jesteś równie miły, co odważny. Proszę, uwierz mi. Pozwól mi znaleźć Klepsydrę. To skarbiec sułtana. Jest na szczycie wieży świtu. Skąd to wiesz? Po prostu wiem. Chodź ze mną, skoro nalegasz. Ale ostrzegam, poruszam się bardzo szybko. Lepiej za mną nadążaj. Lepiej ty nadążaj za nią. Dobra, i tu w sumie teraz się tak mniej więcej cała ich przygoda rozpoczyna. Napijemy się mnóstwo wody, bo oczywiście jak jakiś laik tej gry zraniłam się niesamowicie przy tej walce, ale to nic, ja muszę powrócić do starej kondycji. No dobra, no to lecimy dalej, no kolejna bitka, tu się ciągle bijesz, nie? Ona nam tam z daleka będzie... Proszę, nie. Właśnie osłania, to co powiedziała. Twoim obowiązkiem jest mnie uderzyć. No nie, nie chciałam jej zamrażać, Boże, drogi, ja... Nie potrzebuję ich piasku mieć, a nie wchłaniać. A nie zamrażać! No ta bitka będzie teraz zdecydowanie łatwiejsza od tej, która była przed chwilą. No i w ogóle jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że bardzo lubię motyw w tej grze, że nasz książę nie ma imienia. Po prostu to jest książę Persji, on nie ma żadnego imienia. Także jeżeli oglądaliście film o tym samym tytule i słyszeliście to imię Dastan, to po prostu mnie krew zalała, jak to usłyszałam. On nie ma imienia, okej? Okay? W filmie, czemu tego nie zrozumiałeś? Bing, 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 pokonać grubasa. Na przykład kiedyś miałam taką sytuację, że sama walczyłam sobie zarąbiście, nic nie straciłam, tymczasem Fara, która w plecy wbijała mi strzałę, bo chciała mi pomóc, nie? A tak bym nie straciła w ogóle żadnego życia, także dzięki Fara, dzięki za pomoc. Dobra, i chyba ostatni. Tak, chowamy miecz. Co no teraz? I kolejny zapis. No jak nie wiemy co teraz, to też warto zobaczyć misję, nie? Misję, wizję, co ja gadam, ciągle się przejęzyczam, masakra. Widzicie, jaki wojownik? Zapisujemy.
Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Stój! To stój było do tamtego, zanim wszedł. Jesteś cały? Jak długo byłem nieprzytomny? Wystarczająco długo. A co by było, gdyby te stwory piaskowe wróciły? Chyba nie. W każdym razie nie tutaj. W ogóle ona teraz jest taka pretensjonalna i w ogóle tak się zachowuje, ale ona potem naprawdę jest fajniejsza, fajną relację przycisk, budują. Przycisk, który je otwiera, jest po drugiej stronie. Jesteś cały? Zostań tam! Spróbuję znaleźć wejście. Na początku wiadomo, że jest nieufny, on też jest nieufny i tak dalej, więc odzywają do siebie się, jak odzywają, ale potem to wiecie, jak to jest, jak przeżywacie wspólną przygodę. Próbowała ukraść mój sztylet. Po tym, jak jej uratowałem życie, zostawiłaby mnie tu na śmierć. I oto ryzykuję dla niej życie. Znowu. Po co? Dobre pytanie. Tu jestem! Uwielbiam te komentarze jego odnośnie tego, jak ona się zachowuje, serio. Dobra, tutaj otwieramy sobie drzwi. Halo, otwórz drzwi. No. Będzie kolejna bitka. Jakby nie myślcie, że nie, to co chwilę będą potwory. O, i tam mamy ten zbiornik z piaskiem, więc trzeba pamiętać, żeby go zebrać po bitce. Bo najpierw będziemy oczywiście walczyć. Chyba. No bo se zbiorę od razu. O, ale już potwory są. Także zapraszam. Czemu źle go pokonałam? Wszyscy tu się na mnie szykują. Ja nie wiem, co ja wam zrobiłam. Szybko! Chłoń! Póki nie wstają! Patrzcie, co za głupi. Zdążę, zdążę, proszę, chcę zdążyć. Wszystkie wchłonąć, jeszcze tego. Dobra, udało się. Jeszcze będą? Tak będą, bo miecza nie schował. Widzicie, mówiłam, że to jest przydatne. Halo, gdzie jesteście? Tu, dobra. Kobity. Ta już mnie chciała zaatakować. No, patrzcie, no, głupie kobity. One są naprawdę mocne, jak przywalą. Teraz to jeszcze było nic, to co one potrafią. O, mamy wszystkie zbiorniki z mocami, ale ja tego nie chcę wykorzystywać, bo to po prostu... Zamraża wszystkich dookoła, a czy ja tego chcę? Nie chcę. I to było też pokazane jakby na tej wizji, że można to zrobić i dlatego on ich tak pokonywał, ale ja nie chcę tego tracić, to mi się teraz nie przydaje. Po co mam tracić w ogóle wszystkie zamrożenia na ten jeden raz, gdzie został jeden potwór, nie? Dobra. No i lecimy do zapisiku. Co nam przyszłość przyniesie? Farę. To na pewno. Tak, chcę zapisać. Dobra, i słuchajcie. Myślę, że będziemy kończyć już ten odcineczek, bo już też troszeczkę tutaj trwa, a nie chcę przedłużać. Mam nadzieję, że podoba wam się taki system rozgrywki u mnie, że ciekawią was rzeczy, które tutaj opowiadam i że bawicie się dobrze i to będzie najważniejsze dla mnie. Ale co, nie będę wam zabierała więcej czasu, także trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, no i oglądajcie Berkę Gamerkę. Na razie, pa!